Szpak zwyczajny ciekawostki, fakty i opis czyli średniej wielkości ptak, kiedyś zamieszkujący tylko Eurazję, ale obecnie po, po introdukowaniu go, żyjący w obu Amerykach chociaż w Ameryce Północnej w dużej ilości, w Południowej w niedużej ilości na razie w niedużym obszarze ale myślę, że się to zmieni. Do tego Południowa Afryka, Australia, Nowa Zelandia w zależności od regionu jest to ptak osiadły albo wędrowny. Długość ciała wynosi od 19 do 22 cm, rozpiętość skrzydeł 37-42 cm, a masa od 55 do 100 g. Jego wygląd, barwa zmienia się w czasie okresu godowego, wtedy stają się one czarne z opalizującymi takimi elementami. Bardzo fajnie to wygląda. I nasada dzioba u samców staje się niebieska, a u samic różowa. Tęczówki u samców brązowe, a u samic jasne. Przez resztę roku dziób staje się ciemny, a na szacie pojawiają się białe, płowe kropki, tak, tak żeby lepiej je maskować. No, w, poza okresem godowym. Poza okresem godowym te ptaki nie muszą tak fajnie wyglądać. Natomiast y, młode egzemplarze, młodociane szpaki są całe brązowe. Są to ptaki, które w naturze potrafią żyć naprawdę długo, nawet 21 lat, oczywiście w niewoli dłużej. Zamieszkują głównie tereny nizinne, raczej nie żyją powyżej 1000-1500 metrów nad poziomem morza. W czasie lęgów zamieszkują lasy, skupiska drzew. Wynika to z tego, że potrzebują dziupli do gniazdowania. Ale unikają obszarów zwartych, gdzie nie występują np. polany. Nie, nie wybierają też borów i Poza sezonem lęgowym są o wiele bardziej tolerancyjnie i żyją w przeróżnych środowiskach, w tym obok ludzi. Ogólnie można powiedzieć, że ludzie im w ogóle nie przeszkadzają. Są wszystkożerne, więc pokarm pochodzenia roślinnego i zwierzęcego to dla nich codzienność, ale odsetek jednego i drugiego się zmienia w zależności od pory roku i od dostępności. Wiosna oraz lato to okres, kiedy w większej ilości zjadają bezkręgowce, takie jak chrząszcze, gąsienice, dwuparce, prosto skrzydłe. Z roślin oczywiście jedzą owoce, czyli na przykład wiśnie, śliwki, gruszki jabłka, dlatego to ptak tak uwielbiany przez wszelkiego rodzaju sadowników oraz posiadaczy drzew owocowych, one naprawdę są. Groźne, jeśli chodzi o takie uprawy, no i sprawiają bardzo duże problemy, a w tych cieplejszych regionach, na przykład, niszczą też winnice. Ale poza tym jedzą nasiona, owoce czarnego bzu, niekiedy nektar. Kiedy trzeba, żywią się na śmietniskach one są ptakami, które bardzo dobrze się dostosowują i poza tym okresem lęgowym i miejsce, i pokarm nie ma tak dużego znaczenia. Okres lęgowy trwa. Od marca do początku czerwca i samica składa od 3 do 6, 7, rzadko 8 jaj, z których po około dwóch tygodniach rodzą się młode. Na północ od 48 równoleżnika jest jeden lęk, na południe mogą być dwa lęki. Oczywiście wszystko zależy od klimatu. U nas jaja składane są od końca kwietnia do początku maja, na południowej półkuli jest inaczej. Na przykład w Nowej Zelandii jajka są składane od września do października. W RPA, w RPA od września do grudnia. Inne warunki, inny klimat, inne temperatury. Ptaki te nie są monogamiczne, zero jakiegokolwiek przywiązania, a wręcz samice mogą podrzucać swoje jajka do innych gniazd. Same gniazda budowane są w dziuplach, w budkach lęgowych. Gdy tego typu rzecz nie ma, to może być cokolwiek, ok, twór wentylacyjny, Jakiś otwór, który niejako może zastąpić tą dziuplę. Małe ptaki po urodzeniu, po około trzech tygodniach się opierzają i przez kilka następnych dni do dziesięciu są dalej karbione przez rodziców. Później stają się samodzielne. Tak jak powiedziałem, są to ptaki w zależności od miejsca albo wędrowne, albo też osiadłe. W północnych regionach. Kiedy nadchodzi zima, te warunki są dla nich zbyt ostre i te, i te ptaki przemieszczają się na południe, żeby okres zimy przetrwać i wrócić później na okres lęgowy na północ. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.